Szanowni Państwo, miło mi Państwa powitać we Wrocławiu. Nazywam się Wojciech Zalewski, jestem przewodnikiem miejskim i w imieniu Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego Wrocławia zapraszam Państwa dzisiaj na wiosenny, już bardzo wiosenny spacer po Wrocławiu śladami wrocławskich murali. Drodzy Państwo, murale pojawiły się w miastach mniej więcej 20 lat temu. Sama nazwa pochodzi z języka hiszpańskiego i oczywiście oznacza takie wielkoformatowe malowidło naścienne. To była też okazja do tego, żeby sztuka zagościła na naszych ulicach, ale też żeby takie troszeczkę zaniedbane miejsca, troszkę szare, zapomniane, zyskały nowy urok, zyskały jakąś nową atrakcję przy okazji, ale żeby też wzbogaciły daną przestrzeń, czasem też, żeby po prostu zakryły może niezbyt piękne ściany. I ponieważ we Wrocławiu faktycznie, tak, w mieście, którym wyszło z wojny dosyć okaleczone, takich wolnych ścian, wolnych przestrzeni było całkiem sporo, to właśnie takie murale zagościły na dobre w naszym mieście. Dzisiaj mamy ich ponad 60 takich wielkoformatowych, rozsianych po całym mieście. Ale nasz spacer, drodzy Państwo, zaczynamy w takim miejscu, gdzie tych murali zobaczycie Państwo najwięcej zdecydowanie. Znajdujemy się na wrocławskim Nadodrzu, a więc XIX-wiecznej dzielnicy, która jest położona na północ od głównego nurtu Odry. Także jeśli Państwo przyjedziecie do Wrocławia i będziecie zwiedzać na przykład Uniwersytet Wrocławski, wystarczy przejść na drugą stronę Odry, na północ, i wchodzicie Państwo właśnie na dzielnicę Nadodrze. A my nasz spacer dzisiejszy zaczynamy przed sercem Nadodrza, jak bywa nazywany właśnie ten mural za moimi plecami. On jest dosyć nietypowy, dlatego, ponieważ nie jest to mural namalowany, tak jak większość. Większość takich wielkoformatowych obrazów powstaje po prostu poprzez namalowanie jakiegoś wizerunku na ścianie. Ten jest wyjątkowy, ponieważ jest ceramiczny. Wrocław, drodzy Państwo, stoi nie tylko szkłem, ale również ceramiką, także takich murali ceramicznych albo ceramiczno-malarskich we Wrocławiu kilka znajdziemy. Ten za moimi plecami składa się z ponad 430 kafelków. I drodzy Państwo, to nie tylko artyści brali udział w przygotowaniu tego muralu, ale przede wszystkim okoliczni mieszkańcy. Także oni włożyli swoje serca w to serce Nadodrza. Każdy kafelek to jest jakaś indywidualna historia. W tworzeniu tego muralu brały udział dzieci, brali udział dorośli, przedstawiciele władz miejskich, lokalne pracownie artystyczne. Także szereg osób związanych tutaj, mieszkających tutaj na Nadodrzu, stworzyły takie symboliczne serce tej dzielnicy. Na wrocławskim Nadodrzu znajdą Państwo również szereg innych murali. Ostatnimi czasy chyba najwięcej turystów odwiedza dwa słynne podwórka przy ulicy Roosevelta. Tam kilka lat temu powstały na sąsiadujących ze sobą podwórkach dwa naprawdę potężne murale, które powstały przy współudziale miejscowej pracowni, lokalnej pracowni artystycznej, pracowni OKAP. Starszy z nich przedstawia głównie sceny fantastyczne, zwierzęta egzotyczne, tam również znajdziemy ceramiczne elementy. Przedstawia milusińskich okolicznych mieszkańców i samych mieszkańców, którzy pozowali artyście do tego muralu. Natomiast na sąsiednim podwórku po jakimś czasie sąsiedzi troszeczkę pozazdrościli tego pięknego miejsca i poprosili fundację o namalowanie kolejnego muralu. W ten sposób pojawił się mural przedstawiający historię sztuki. Jeśli Państwo się tam wybierzecie, zobaczycie Państwo tam obrazy nawiązujące do malunków w jaskiniach, nawiązujące do sztuki starożytnego Egiptu, ale znajdziemy również wizerunki przedstawiające znane, myślę wszystkim, postaci z obrazów czy to Michała Anioła, czy Gustawa Klimta, czy Munka, czy Fridy Kahlo. Natomiast oprócz takiego przeglądu malarstwa znajdują się tam również wizerunki słynnych polskich kobiet oraz przedstawiciele klubu fanów piłkarskiego Śląska. Jak każde murale, częściowo one znikają, drodzy Państwo, bo
między innymi właśnie tamten mural, no, kawałek jego zniknął pod termoizolacją, ale taki jest los murali. One nie trwają wiecznie, to jest sztuka tymczasowa. Jeśli przejdziecie Państwo na Nadodrze przez Most Pomorski, który lada moment zostanie ponownie oddany do użytku, to zobaczycie Państwo na jednej z kamienic jeden z ciekawszych murali włoskiego artysty, który tworzył nie tylko we Wrocławiu, ale również w innych miastach Polski, a tworzył murale takie zaangażowane politycznie i społecznie. Artysta, który tworzy pod pseudonimem Blue, we Wrocławiu namalował twarz śpiącego mężczyzny. Oczami tego mężczyzny są dwa okna, co wygląda ciekawie, zwłaszcza po zmroku, kiedy w tych oknach zapalają się światła. Natomiast jak będziecie Państwo w tamtym miejscu, proszę zwrócić uwagę, na czym spoczywa głowa tego mężczyzny. Otóż spoczywa ona na poduszce wypchanej pieniędzmi. Szanowni Państwo, kolejnej części naszego spaceru śladami murali wrocławskich. Zapraszam Państwa na ulicę Sienkiewicza. Przy tej ulicy znajdziemy kilka ciekawych realizacji, w tym jedną z najstarszych we Wrocławiu. Mural, który widzą Państwo za moimi plecami, znajduje się na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Wyszyńskiego i jest taką swoistą troszeczkę też bramą do Nadodrza. Mural, który powstał w 2006 roku, szczęśliwym trafem w sumie, obroniony przez mieszkańców Wrocławia, został ostatnio odrestaurowany, także możemy go ponownie podziwiać w całej krasie. Cieszy świeżymi kolorami. Projektantką była pani Aleksandra Mikołajko. No i mural przedstawia po prostu dzielnicę, która rozciąga się na północ od ulicy Sienkiewicza. Ponieważ mieszkańcy go bardzo polubili, w momencie kiedy był projekt, aby powstał w jego miejscu nowy mural, zgodnie z zasadą, że właśnie murale to sztuka tymczasowa, to jednak mieszkańcy wyrazili mocny sprzeciw i obronili to dzieło sztuki. Wspomniałem, że ten mural za moimi plecami jest swoistą bramą Nadodrza, ale muralem, który nosi taką nazwę tak naprawdę, jest mural projektu pana Michała Węgrzyna, studenta wówczas, kiedy go projektował, 4 roku Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego projekt wygrał w konkursie ogłoszonym przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia. Zdobył ponad 8,5 tysiąca głosów, no i dzięki temu znalazł się na ścianie. Przedstawia on taką gigantyczną dziurkę od klucza, przez którą możemy podejrzeć dzielnicę Nadodrze. W dolnej części widzimy kamienicę dzielnicy Nadodrze, a w górnej fragment starego planu Wrocławia, nad którym przelatuje sterowiec. Oprócz bramy Nadodrza, jeszcze dwóch innych panów Michałów projektowało murale przy ulicach Drobnera i Sienkiewicza. Za moimi plecami widzą Państwo teraz mural autorstwa pana Michała Pawłowskiego. Upamiętnił 20-lecie pracy artystycznej, w zasadzie literackiej, znanego, związanego z Wrocławiem od wielu, wielu lat, autora kryminałów, pana Marka Krajewskiego. Na muralu widzimy samego autora, jak i również bohaterów jego kryminałów, Eberharda Moka i Edwarda Popielskiego. Natomiast wzdłuż ulicy Sienkiewicza znajdziemy jeszcze jeden mural. Jego autorem był pan Michał Dziekan i przedstawia on smoka. Mural, który jest jednym z ładniejszych, myślę, we Wrocławiu, a położony troszeczkę na uboczu i myślę, że nawet niewielu mieszkańców może sobie zdawać z tego sprawę, że w tamtej części miasta znajduje się dosyć ciekawe dzieło sztuki. Otóż mural przedstawia wielkiego potwora, który odsuwa ścianę kamienicy, troszeczkę jakby przesuwał zasłonę w oknie. Przyglądają się temu wrocławskie krasnoludki, które próbują złapać tą ścianę i to jest właśnie jeden z murali wrocławskich, na których zobaczą Państwo również nasze lokalne krasnale. Niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy, tuż obok ulicy Drobnera, znajduje się szereg wysp odrzańskich. Jedną z najważniejszych i najbardziej uczęszczanych przez wrocławian jest Wyspa Słodowa. Przez wiele lat na Wyspie Słodowej mogliśmy oglądać dwa kolejne murale na ścianie bocznej, nieco zaniedbanej kamienicy. Jeden z nich, autorstwa wspomnianego przeze mnie już artysty włoskiego, Blue, przedstawiał kobietę. Kobietę w białej sukni, którą to suknię tworzyły kłódki, kluczyki, a sama właśnie połykała kluczyk.
Mural znajdował się niedaleko od słynnego mostu tumskiego, który dawniej tak naprawdę, powiedzmy, że dekorowały tysiące kłódek, a kluczyki zakochanych lądowały w nurtach Odry. Dzisiaj kłódek na moście ani tego muralu na kamienicy Państwo już nie zobaczą. Natomiast w dobudowanej części kamienicy będziecie Państwo mieli okazję podziwiać potężny mural, ale wewnątrz budynku, tym razem nie na zewnętrznej ścianie. A mural, który jest autorstwa jednej z, myślę, ciekawszych współczesnych artystek, pani Alicji Białej, która szereg miesięcy spędziła wewnątrz tego budynku, malując to dzieło sztuki, które przedstawia różne zwierzęta, ale również rośliny i przede wszystkim nawiązuje do lokalnych wrocławskich legend. Artystka nigdy nie wyjaśniła dokładnie i nie chciała zresztą tego robić, co który motyw przedstawia i do jakiej legendy wrocławskiej, do jakiej historii wrocławskiej nawiązuje. Zobaczą tam Państwo między innymi postać Świętej Klary, ponieważ tuż obok dawniej znajdowały się młyny Świętej Klary. Ale warto się wybrać, żeby popatrzeć na mural i spróbować samemu może doszukać się tych wrocławskich historii opowiedzianych na ścianie. Za moimi plecami widzimy mural przedstawiający dzieło, które jest autorstwem współpracy dwóch artystów. Poety, ale również jego kolegi grafika. Pan Stanisław Druszcz, który był poetą łączącym właśnie słowo ze sztukami wizualnymi, był autorem Klepsydry Czasu, którą widzicie Państwo za moimi plecami. Na Klepsydrze Czasu widzimy słowa takie jak będzie, tak, które od dużego maleją w stronę środka klepsydry, a jeśli się przyjrzeć dokładnie, to w środku klepsydry zobaczymy malutki napis jest. Tą drobinkę, tak, tą odrobinkę piasku, ziarenko piasku, ten jeden krótki moment, który się odbywa tylko raz w tej danej chwili, w tym danym momencie. A później piasek się przesypuje i coraz więcej ziarenek tworzy nam te napisy było, 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 które również się optycznie powiększają. Na ulicy Legnickiej, przy której się teraz znajdujemy, zobaczą Państwo chociażby mural pod tytułem Zapominanie. To jest również praca, która powstała dokładnie tak jak Klepsydra Czasu w tym samym roku, w 1967. I w Zapominaniu z kolei tam obserwujemy redukcję liter. Ze słowa zapominanie najpierw znika ostatnia litera E, później zaczynają znikać kolejne, aż zostaje na końcu sama kropka. Na murach wrocławskich kamienic, ale również większych obiektów, takich jak na przykład stare klasztory, zobaczycie Państwo murale przedstawiające portrety wybitnych pisarzy, ale też również osobistości związanych z Wrocławiem. Zobaczymy między innymi Brunona Schulza, Stanisława Lema, czy chociażby żyjącego i tworzącego przez szereg lat we Wrocławiu Tadeusza Różewicza. Jego portret wypełnia takie ślepe okno na jednej ze staromiejskich kamienic w pobliżu rynku. Ale oprócz tych portretów znajdziemy we Wrocławiu jeszcze mural przy ulicy Chubskiej, który powstał bardzo niedawno, a przedstawia bohaterów chyba jednej z najbardziej znanych trylogii komedii w polskiej kinematografii, a mianowicie bohaterów filmu Sami Swoi. Oczywiście reżyserem tego filmu był pan Chęciński, który z Wrocławiem również się związał na szereg lat. Za to, jak spopularyzował Wrocław, ale też Dolny Śląsk tak naprawdę, bo większość jego filmów właśnie powstawała w naszym regionie, zostało mu przyznane honorowe obywatelstwo Wrocławia. I w związku z okrągłą rocznicą urodzin, którą obchodził niedawno, 90. urodziny, powstał mural właśnie na jednej z wrocławskich kamienic, gdzie został przedstawiony pan Chęciński w sumie jako malarz polskich charakterów. Także kto nie widział, polecam wybrać się na Chuby, żeby zobaczyć właśnie tą nową pracę. Kolejną ważną postacią dla Wrocławia, która swoje życie w dużej części związała z naszym miastem, a uwiecznioną na wrocławskim muralu, jest wybitna himalaistka, pani Wanda Rutkiewicz, która przyszła na świat, co prawda, poza dzisiejszymi granicami Polski,
ale po wojnie przeprowadziła się z rodziną najpierw do Łańcuta, a ostatecznie do Wrocławia, w którym uczęszczała do szkół i tutaj też zdała maturę. Tutaj również studiowała elektronikę na Politechnice Wrocławskiej. Była jedną z najbardziej wybitnych himalaistek w historii ludzkości. Zdobyła aż 8 z 14 ośmiotysięczników. Jako pierwsza kobieta stanęła na K2, a jako druga Europejka i trzecia kobieta w ogóle stanęła na szczycie najwyższej góry świata, na Mount Everest. Mural, który znajduje się na Placu Legionów, przedstawia Wandę Rutkiewicz, która właśnie atakuje szczyt. Pokazuje kobietę odważną, która wspina się na najwyższe szczyty, tak? Pokonuje swoje słabości i dokonuje rzeczy niemożliwych. I mural powstał właśnie, żeby upamiętnić takie kobiety, upamiętnić wybitne Polki, a miało to związek z stuleciem, z rocznicą stulecia przyznania praw kobietom. Zaraz po I wojnie światowej, kiedy Polska uzyskała niepodległość, kobiety uzyskały prawo wyborcze. Także w całej Polsce powstawały tego typu murale, kobiety na mury i wrocławskim jest właśnie przedstawiający Wandę Rutkiewicz. Nasz wiosenny spacer po wrocławskich muralach kończymy przy ulicy Legnickiej, przy najnowszym z wrocławskich murali. Jak widzą Państwo, przedstawia on kobietę, w której włosach są jesienne liście, natomiast cała jest otulona w taki troszeczkę jakby biały szal z czerwonym paskiem. Otóż, drodzy Państwo, jest to tak naprawdę flaga Białorusi, która nie jest używana oficjalnie. Tak? Oficjalną flagą Białorusi jest inna. Reżim Łukaszenki zakazuje używania tej biało-czerwono-białej flagi, ale demokratyczna opozycja białoruska oczywiście jak najbardziej z tej flagi korzysta. Kilka dni temu również Białorusini obchodzili Dzień Woli, czy Dzień Wolności, jak bywa również nazywanym. No i przy tej okazji właśnie odsłonięty został mural na kamienicy przy ulicy Legnickiej. Projektantką tego muralu była Białorusinka, artystka, pani Anna Redko, a przy jego tworzeniu również brali udział Białorusini, którzy mieszkają we Wrocławiu, bo pamiętajmy, że dzisiaj właśnie w Polsce mieszka wielu również przedstawicieli narodu białoruskiego. Także tym akcentem akurat białoruskim, ale też akcentem kobiecym, tak? Kolejny mural przedstawiający postać kobiecą, silną kobietę. Kończymy nasz dzisiejszy spacer. A ja serdecznie Państwa zapraszam do Wrocławia po to, żeby odkrywać już samodzielnie kolejne murale. Jak wspomniałem, mamy ich ponad 60 takich dużych we Wrocławiu i wiele pomniejszych. Jeśli Państwo przyjedziecie do miasta, czy chociażby może jesteście mieszkańcami Wrocławia, proponuję skorzystać z różnych map, które są dostępne online. Między innymi jedna z takich map jest dostępna na stronie wrocław.pl i myślę, że ona ułatwi Państwu zwiedzanie miasta w poszukiwaniu kolejnych dzieł sztuki street artu wrocławskiego. Serdecznie zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia we Wrocławiu.